filologiczne, tak? Tak, to była rosyjska filologia. Rozumiem, ale czy jeszcze była tam literatura powszechna? I czytałam dużo literatury powszechnej? No może nie dużo, ale czytałam. Ale czy zdarza się pani, no bo pani jest jeszcze dosyć młoda, ale czy czasem pani myśli Szekspirem czy innymi twórcami? No nie, Szekspirem niestety nie. To można, bo może trzeba było czytać w języku oryginału to wszystko, żeby myśleć Szekspirem. Nie. Bo na przykład słowa różnych pisarzy i poetów są w obiegu światowym i krążą, jak ryczy z bólu ranny łoś na przykład, prawda? Czy słowa Szekspira, prawda? Mówię nie o Szekspirze właśnie, a o Pasternaku. Od niego myślałam długi czas i naprawdę myślę, że мой Ивашкевич, то właśnie то самое поколение, тершник, właśnie свой Пастернак, маем подобно вышло цене, маем музыку были записаны, то właśnie якось я пришла с Пастернака на Ивашкевичем в якимсь часе, то может быть так, ну, могу то так вытлумачить, не. Чи просто, же так поем, в який спосіб переходи пані на цораз вищий поземне естетичне, bo myślę, że w ostateczności to człowiek, szukając ratunku przed rzeczywistością, to się spotyka głównie z poezją, ze sztuką, z malarstwem i to go w jakiś sposób ratuje, prawda? No tak, szukam, całe życie czegoś szukam, naprawdę tak. Myślę, że każdy z nas właśnie znajduje pocieszenie w sztuce, w literaturze, w malarstwie. Ja też myślę, że to dopiero początek naszych tutaj przygód z polsko-ukraińskimi związkami, z literaturą, tłumaczeniami. Dziękuję jeszcze raz Państwu za obecność. Dziękuję Natalio i dziękujemy oczywiście dyrekcji biblioteki, że po prostu taką fajną okazję zorganizowała. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Prosimy śledzić wszystkie nasze imprezy na naszej stronie internetowej i na Facebooku i zapraszamy wszystkie, które będą w najbliższym czasie. A wszystkich Państwa, którzy posługują się językiem ukraińskim i chcieliby poczytać troszkę również w języku ukraińskim, nie tylko w języku polskim, to zapraszam do nas do działu zbiorów audiowizualnych. Tam zaczęliśmy gromadzić księgozbiór w języku ukraińskim. Wprawdzie jest on jeszcze mały, ale staramy się, aby wszyscy mieszkańcy Bochni posługujący się nie tylko językiem polskim, ale i językiem ukraińskim znaleźli u nas lektury dla siebie. Także zapraszam serdecznie. Tak, także zbiory ukraińsko-mownych knyżok w naszej bibliotece ponowlujeca, poszerujeca, zaproszę im korzystować się biblioteką. Dziękujemy bardzo.